Nie chciałem być bohaterem. Męczennikiem. Ja? Że na mnie będzie obława i że mnie dopadną? Przecież ja, Kuba, Piotrek, Czarek, my wszyscy byliśmy nieśmiertelni. Niezniszczalni. No kto nam mógł podskoczyć? Kto nam mógł coś zrobić? Kto? I mogę sobie wyobrazić, że tego 12 maja 83 nie idziemy na starówkę, pijemy w domu albo nad Wisłą i nie spotykamy patrolu. Albo idziemy koło kolumny Zygmunta i trafiam na plecy Czarka. Czarek nie upada, przechodzimy, idziemy, żyjemy. No dobra, upada, razem lecimy, ale wstajemy, wyciągamy legitymację, bo mamy je przecież ze sobą. Pan milicjant nas spisuje. Nawet przez myśl mu nie przejdzie, żeby nas uderzyć. No przecież jesteśmy grzeczni. Dlaczego ma nas bić? Za co? Zdaję maturę. Idę na studia, najlepszy czas, imprezę, kumple, dziewczyny, wyjazdy, Bieszczady, Dębki, Mazury. Cały czas trochę piszę. 84, 5, wydaje to. Albo nie, wiem, przestaję pić. Dużo czytam, biorę się za siebie, piszę prozę. Wiersze mnie nudzą, strzygę się na krótko i ubieram porządnie. Marynarka, te sprawy, buty na wysoki połysk. Mama mnie nie poznaje. Piszę mocną, zaangażowaną prozę i oczywiście nikt mi tego nie wydaje. Dopiero w drugim obiegu, albo w Paryżu, pod pseudonimem. Dostaję nagrodę, dyplom przesyłają, pocztą i życzenia. Znów zaczynam grać. Zakładam zespół rockowy albo śpiewam sam. Rodzą mi się dzieci. Chłopiec i dziewczynka. W 89 mam 25 lat. Polska odzyskuje wolność, wracam. Rzucam się w politykę. Kuroń, Michnik. Przecież to moi starsi kumple. Chcą, żebym został posłem. Mam sobie zrobić zdjęcie z Wałęsą. Dostaję koszulki, rozdaję ulotki. Nagrywam spoty. Ale widzę cały ten syf, całe to zakłamanie, cały ten brud i... To nie jest mój klimat. Wiem. Zaczynam pracę w Wolnej Gazecie. A może w telewizji? Może po prostu wracam do Polski. Mam dwoje dzieci, żonę, cieszę się wolnością. Chodzę po ulicach i się cieszę. Ktoś przypomina sobie, że zaczynałem jako poeta. Dostaję pracę w agencji reklamowej. Jestem pierwszym polskim copywriterem. Pracuję po 16 godzin, zarabiam mnóstwo forsy. Mam kochankę, rozstaję się z żoną, zaczynam pić. Zmieniam kobiety, mieszkania, samochody, fryzury. Zostaję dyrektorem, zakładam agencję, zatrudniam ludzi, zwalniam ludzi. Inwestuję, plajtuję, rozwijam się, mam depresję. Wyjeżdżam. Wracam. Dzięki.